22 czerwca jest to dzień, na który długo czekaliśmy. W murach tej szkoły spędziliśmy 9 lat, czyli 3104 dni, 74 500 godzin. Trudno nam pojąć, jak ten czas szybko leci. Jeszcze niedawno staliśmy tu przerażeni, nie wiedząc, co nas czeka. Wy jako nauczyciele mogliście przyglądać nam się w różnych etapach naszego życia, począwszy od najmłodszych lat do dziś. Za chwilę zostanie przedstawiona nasza część artystyczna. Jest to nasz autorski scenariusz, złożony z wspólnych wspomnień i bagaży doświadczeń. Być może nie spełnimy wszystkich oczekiwań, ale jest to o nas i stanowi miłe wspomnienie wspólnie spędzonych lat w murach Kruszewskiej Korneluchki.
jak mamy się zachowywać w danej sytuacji i co jednak sobie zaoszczędzić, czyli czego nie mówić i co nie robić. Parę z tych sytuacji przedstawimy. Mamy nadzieję, że nasza pamięć nas nie zawiedzie i zapamiętamy to na bardzo długo. Pamiętam, jak w klasie piątej daliśmy pani na urodziny balony. Ile ich było? Nieważne, kto by liczył. Tak, pamiętam. Długo nie trwało, zaczęliśmy je przewijać. Dokładnie, w ten sposób chcieliśmy pani odjąć lat. A pamiętacie, jak przed świętami Bożego Narodzenia nasz kolega nie mógł zmieścić się w szkolne drzwi? Tak, ciągnął ze sobą wory pełne szyszek, ogłosił cały świerk, a mamę na sam czubek pogonił. Taki ambitny był. No co, pani chciała zrobić gigantyczną choinkę, to przyniosłem. Szkoda, że w efekcie nie była większa od choinki stojącej na placu świętego Piotra w Rzymie. A pamiętasz, Julia, jak przyszłaś do szkoły przeziębiona? Oczy załzawione i tak cudownie podciągałaś nosem. A tak, pamiętam. Raz w życiu wypowiedziałam prorocze słowa. Ja pani wszystko oddam. Tak, a za 3 dni pani wyglądała, no powiedzmy, skromnie, tak jak ty. Oj, tak, zawołała mnie i mówi, doceniam twoją życzliwość, ale za ten katar nie będę dziękować. A co ty na to? Moja dobroć jest bezgraniczna i nie zna kompromisów. Najlepszy przypał to był z budową paralotni dla księdza Jerzego. Nasza wspaniała trójka rozkręciła krzesło i specjalnie źle zmontowała i taką paralotnię podstawili pod biurko. No i niezła z tego wszystkiego wyszła sprawa. Księdza Duch Święty uprzedził, na krzesło nie usiadł, a nas wszystkich przed pokojem nauczycielskim postawił na baczność. Jeszcze nigdy nie modliliśmy się tak żarliwie, jak wówczas podczas tej krótkiej drogi. Tak bardzo chcieliśmy, aby nie było naszej pani wychowawczyni w pokoju nauczycielskim. To było strasznie niesprawiedliwe. Żadne święty naszych młodych nie wysłuchało, a pani Ela w pokoju jednak była. Mieliśmy tam tylko jedno malutkie marzenie. Katapultować się z tej paralotni jak najdalej. Innym razem zszokowaliśmy naszą panią pod drzwiami klasy. Ty jesteś panią. Dziewczynki, dlaczego siedzicie na podłodze? Wiecie, że to niezdrowo? My nie chcemy mieć dzieci. Co za głupoty gadacie? Dlaczego? Bo nie chcemy głupich. A kto tak powiedział? Zresztą najpierw powinien być mąż. No właśnie, i to będzie to jedyne dziecko, które nam wystarczy. Chyba, że poszukamy stuprocentowego faceta. Same zalety 0 wad. Ale to może bardzo długo potrwać. Widzi pani, więc tak czy siak, dzieci tak szybko nie będzie. I co pani wtedy odpowiedziała, bo nie pamiętam. No i w tym cały problem. Panią zamurowało, bo to było w 6. klasie. Matce, postaw się. Ty też miałeś swój występ solo. Chodzi o te 5 jedynek, jakie miałem dostać na 1. semestr w 2. gimnazjum? Tak, okej. A w domu powiedziałeś, że 5. Pamiętasz, co następnego dnia powiedziałeś pani? Następnego dnia po zebraniu przyszedłem bardzo rozjeźrony i wkurzony na panią. Dlatego powiedziałem, jak mogłem się tak powiedzieć? Dostałem w pieprz za 5 pał, a mam tylko 3. To pani wina. Festiwal projektów długo pamiętaliśmy. Oj, co to takiego? Przychodzę do szkoły i niosę 2 wulkany na projekt. No, może jestem trochę podekscytowana, ale za to doskonale pamiętam, jak wszyscy je podziwialiście. A tego już nie pamiętasz? Jak po dzwonku weszliśmy do klasy, a ty szukałaś swojego plecaka? Tak, nawet pomagałam go szukać. Długo to trwało, aż przypomniałaś sobie, że wulkany zabrałaś, a torba w domu została. A kto by się w tak ważnej chwili torbą przejmował? Zresztą zapominanie jest rodzinne. Bartek też się nie przejmował swoim występem. A było ich kilka, o który dokładnie chodzi? O ten z uwagą, podpisaną przez tatę. Miałeś przynieść następnego dnia. A, to pamiętam. Przychodzę wtedy do pani i mówię. Tata powiedział, że jak będę miał jeszcze więcej uwag w dzienniku, to ktoś może dostać w skórę. Hubert, ty byłeś dobrą wkrętarką klasową. Pamiętasz wykład Dominiki? Tak, nasza piątkowa koleżanka zrobiła wykład, jak to nie wolno całować kotków i piesków, bo wówczas można zarazić się gryźnymi zarazkami. No dzisiaj nie powiedziała, kogo w takim razie wolno całować. I co ty na to powiedziałeś? Wiem, ciocia nas pocałowała mojego kota. I co? No i zdechł. A ciebie ciocia nie chciała pocałować? Jaka szkoda, Hubercik, jaka szkoda. A
ty pamiętasz, Ola, 10 przykazań? Tak, jest lekcja religii i akurat omawiamy 10 przykazań kościelnych. I właśnie była mowa o poszanowaniu rodziców i nauczycieli. I ksiądz wtedy spytał, czy jest jakieś przykazanie, które mówi o tym, jak traktować braci i siostry? Nie zabijaj, odpowiedziałam. Tylko taka odpowiedź przyszła mi do głowy. A tak oczywiste, kiedy ma się młodszego braciszka. Bartek biega po wojsku i knie. Przechodząc obok pani, chce go zawstydzić i pyta. Czy ty w szkole nauczyłeś się tak klnąć? Proszę pani, tego nie da się nauczyć, do tego trzeba mieć talent. Zaliczyliśmy wpadki, które regularnie odnotowała nasza wychowawczyni. To
pięknie glinianego aniołka w doniczce pełnej wody. Trwało to kilka dni. Okazało się, że święte ciało Miedonie, cudem uratowane z rąk naszej pani wychowawczyni, nad obrazcami zagrały trąby jerychońskie. Skuteczniejsze doświadczenie przeprowadziliśmy na klasowej TUI. Udało się ją zasuszyć dość szybko. Całe doświadczenie miało jeden cel – kiedy zauważy pani. I tutaj poszło lepiej, bo eksperyment wydał się po 2 miesiącach. TUIa była już zmumifikowana. Strach paraliżuje logiczne myślenie, bo tylko tak można nazwać fakt, że na wieść o tym, że idzie pani, kubki od herbaty lądują w szafie, a wiadro między nogi zamaskowane torbami. Pomyłka SOS. Będziemy mogli pojechać do Piły, do apteki albo do lekarza? Dalej. Bo mam całe oko spuchnięte. Kolejna wiadomość. Zawsze schodziło, a teraz nie. Na tym jeszcze nie koniec. Łzawie, gardło boli i katar mocny mam. I teraz bomba. Przepraszam panią, to miało wysłać się do mamy. Klasy były lekko popsute. Po dłuższej naradzie chłopcy stwierdzili, że aby je naprawić, trzeba je całkowicie popsuć. Jak uzgodnili, tak zrobili. Rekordem głupoty prawie całej klasy było marznięcie pod kościołem 1,5 godziny, zanim uroczyście weszliśmy do środka. Nasi chłopcy za nic na świecie nie mogli przypomnieć sobie wieku niemowlęcego. Aby zrekompensować sobie utratę pamięci, założyli w klasie pampersy. Nie chcieli tylko się podzielić z nami wrażeniami. To był w klasie niezapomniany dzień kobiet, kiedy chłopcy w upominku dali dziewczynom młotki. Płeć piękna miała sobie wybić prezent z głowy. I wcześniej, tym dla nas lepiej. Młotek nie trafił tylko do naszej wychowawczyni w obawie przed jego użyciem. Nasza kochana osoba, którą jest nasza wychowawczyni, pani Ela Kudnicka, również miała swoje wpadki, które i nas wiele nauczyły. Przez 3 lata szkoły podstawowej nadużywaliśmy słowa tylko. Nasza pani dostała w końcu na nie alergii tak silnej, że od pierwszej gimnazjum był całkowity zakaz używania tego cudownego słowa, które wiele razy wabiło nas opresji. Kolega ze starszej klasy kiedyś mi powiedział, że jego wychowawczyni mówi sama do siebie. Pyta się, czy moja też? Odpowiadam, nie, nasza myśli, że jej słuchamy. Pewnego razu nasz kolega bawił się jedzeniem na stołówce i tapetował ścianę zielonym groszkiem i ziemniakami. Pani kazała to posprzątać, a biedny nasz przyjaciel pyta się, co mam z tym zrobić? Pani pyta się, a co to jest? Uczeń odpowiada, że jedzenie. Na to pani, że jedzenie trzeba zjeść. W 6 klasie mieliśmy iść z panią na wystawę do WDK. Pani o nas zapomniała i zostawiła nas w szkole. I tym razem uczeń prosi, niech pani tych wszystkich jedzeniach nie pisze, bo mama mnie zabije. Pani na to, naprawdę? To może jeszcze 3 dorzucę, tak? Dla pewności. Nigdy na lekcji historii i włosu nie mogliśmy korzystać z tak zwanych enek, bo jak twierdziła nasza wychowawczyni, w prawdziwym życiu enek nie ma. Na naszą prośbę wychowawczyni opowiedziała nam o swojej pierwszej miłości. Dzisiaj wiemy już, że była to wersja bardzo okrojona, wtedy jednak twierdziliśmy, że była wyjątkowo nudna. Tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych wzór, na wszystkie moje złe bogi, nie bogi z moich snów. Oceanów mrukliwych i wspomnieni życzliwych, czarny głęb niepewny i opowieści rzewny. Drogi biało-srebrzyste, wróżki nieuroczyste.
tej dobrej i tej złej. Na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej. Na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej. Wielkich wypraw pod Kraków, no i Bartka w tartaku. Wysoko do lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie słodem dla pani najlepsze są krówki. Pamiętaj, że mamki zawsze możesz poprawić. Uczeń rodzi się zmęczony i żyje, by odpocząć. Doceniaj każdą grę w polanta na WF-ie. EDB i matematyka to najlepszy moment na drzemkę. Pamiętaj, że pamiętuta korzysta ze sprawdzianu z internetu. Zadania z matematyki też tam są. Przed historią należy brać tabletki na uspokojenie. Pamiętaj, że najłatwiej na film namówić panią Mazur. Fizyka to najlepsza lekcja, na jaką możesz się skupić. Pan Jarek nie zauważy. Nie rób tego na matematyce. Na obiad wchodzimy bez kurtki, nawet jeśli zimno i masz gorączkę. Księża nie lubią paralotni z krzesła. Cieszcie się, póki możecie. Od 6 klasy nie ma wycieczek. Bo żal nam na nie pieniędzy. Śpiewaj 100 lat nauczycielom, później zjesz darmowe cukierki, albo nie będziesz pytany. Orlik jest duży, nie rób rozgrzewki przy linii. Kiedy ogarnie cię ochotę na naukę, usiądź i poczekaj, aż ci przejdzie. Nie obgryzaj paznokci na pierwszej lekcji, zostaw trochę na później. Które pierwszy słońce.
dedykujemy specjalnie panu Rafałowi, który nas jej nauczył. Słuchaj, będzie.